Rybnik, papier toaletowy i zdechła ryba w sanepidzie. Rybnik, papier toaletowy i zdechła ryba. Tak zaatakowano sanepid. Lider przedsiębiorców, Paweł Tanajno, udostępnił na Facebooku zdjęcia z ataku na sanepid. Bandytów działających w zorganizowanej pisowskiej grupie przestępczej niszczącej wolność i praworządność trzeba piętnować, napisał Tanajno. Położony przy ulicy Ulica. Kapitan L. Janiego 1 w Rybniku budynek sanepidu został obrzucony papierem toaletowym. Przed wejściem umieszczono także napis: dość działań niezgodnych z prawem. W trakcie ataku pracownicy sanepidu byli w budynku. Katarzyna Malacherczyk, przedstawicielka sanepidu w Rybniku, przekazała, że do budynku wrzucono też zdechłą rybę. Zapewniła, że sprawa trafi na policję, podaje Dziennik Zachodni. Do ataku na stację sanitarno-epidemiologiczną doszło 4 czerwca, jej organizatorami byli lokalni przedsiębiorcy ze strajku przedsiębiorców. Choć teren został zaśmiecony, na miejsce nie wezwano policji. Nie mamy żadnego zgłoszenia, wyjaśnia w rozmowie z Dziennikiem Zachodnim Bogusława Kodeszko, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Lider przedsiębiorców, Paweł Tanajno, udostępnił na Facebooku zdjęcia z ataku na sanepid. Bandytów działających w zorganizowanej pisowskiej grupie przestępczej niszczącej wolność i praworządność trzeba piętnować zawsze, tak jak kolaborantów SS w czasie wojny, napisał Tanajno.